Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukajt, a to jest Gamecast, podcast, edycja gościowa. Razem dzisiaj jest Maciej Łączny, prezes Untold Tales, tak? Zgadza się. Chyba prezesem tak. Nigdy tego, jakoś zawsze niekomfortowo. Pan prezes, dzisiaj jest z nami pan prezes Maciej, który opowie co nieco o... Dużo jest, dawno nie było odcinka, ja mam tak dużo w głowie tematów, że trochę ciężko mi je wszystkie wcisnąć, ale jednocześnie muszę ci powiedzieć, że może nie ty, ale wy jako firma, jakimś tam na pewno bohaterem moich rozmów z różnymi gośćmi przez ostatnie parę miesięcy byliście jako polski publisher, który stara się też odnaleźć swoją drogę w dosyć trudnym spektrum biznesowym, growym ogólnie na świecie, tym bardziej trudnym polskim i tym bardziej trudnym, właściwie już mega trudnym polskim publisherskim growym świecie. Witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało witam się również dołączyć. Po takim trudnym wstępie. Będzie jeszcze dłuższy, to wiesz, niektórzy mi mówią, że ja wiesz, ale sam po sobie łapię, że za długo gadam, ale dzisiaj postaram się to naprawić, naprawdę oddawać głos i ja będę tylko pytanie zadał. Szybkie jeszcze intro, formułę, której staramy się trzymać, więc rozmawiamy o biznesie w grach, o publishingu gier, bo faktycznie dzisiaj oczywiście nieodłączny element, ale tak naprawdę też sztuka wychodzi na to, biorąc pod uwagę ostatnie polskie na pewno premiery, ale chyba i parę globalnych, growych premier. I od tych paru ładnych miesięcy rozmawiamy sobie o statusie polskiego rynku, o tym, jak branża sobie radzi, gdzie idą pieniądze, skąd idą i dlaczego sobie czasami radzą, a czasami nie. I wielokrotnie publisherską część z tego omawialiśmy dosyć ekstensywnie, czy to z bizdewami, którzy u mnie byli, czy marketingowcami, PR-owcami, więc raczej staramy się tą część niedewową tego biznesu pokrywać, więc mam nadzieję, że Maciek będziesz mógł dzisiaj nam powiedzieć też ze swojej perspektywy, bo trochę sam z siebie masz bogate portfolio, w różnych miejscach pracowałeś, więc myślę, że możesz też z tej perspektywy troszeczkę przekazać specyfikę tego, co robisz na dzisiaj, na ile to się różni od nie wiem, pracy poza branżą, bo sporo ludzi, z którymi rozmawiałem, faktycznie byli hardkorowo gamerami od urodzenia i jak już troszeczkę dorośli, to zaczęli pracować w GameDev, więc całe życie z giereczkami. Ty masz kawałek jednak jakiś tam w portfolio, w CV niegrowych rzeczy, więc może to tym lepiej, fajniejsza perspektywa. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tobie, o was jako firmie, o tym, jak łatwo się gry publishuje, jakie macie fajne plany. No i pewnie poprosiłbym... Gadać o tym, jak łatwo, to możemy już skończyć, bo nie jest łatwo. Dobrze, na tym się nie skupimy. Na tym się nie skupimy. Ale poprosiłbym na pewno w pewnym momencie o komentarz na temat bieżącej sytuacji, bo to ostatnie parę tygodni zagęściło nam mocno sytuację i to, o czym rozmawialiśmy przez parę miesięcy, czyli o tym, że jest trudno, jest ciężko i publishing jest hardkorowym biznesem, to te ostatnie parę premier, parę tygodni absolutnie to potwierdziło. Więc jeszcze raz się cieszę, że jesteś i dziękuję ci, że jesteś. I powiedz mi, Maćku, skąd jesteś, skąd przybywasz i dokąd zmierzasz, mój drogi? Może zacznę od nawiązania tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, dzięki za zaproszenie. Po drugie, myślę, że niestety to, co najtrudniejsze jeszcze przed nami. Pewnie do tego wrócimy, nie tylko jeżeli chodzi o publishing, ale ogólnie o sytuację game devu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Myślę, że to, co złego jeszcze niestety się wydarzy w branży, to jeszcze jest za rogiem. Także do tego jeszcze nawiążemy, zaraz wrócimy, ale idąc sekwencyjnie. Masakra, szczerze? Masakra. Jak zerknąć na to z zewnątrz, to co się wydawało, że przez ostatnie tygodnie w branży, to jest masakra. Ale proszę, kontynuuj. No jest to, tak, piła łańcuchowa i można jechać z tematami. Ale ogólnie nawiążę trochę do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o samo doświadczenie, skąd się wywodzi cały pomysł na Untoldy. Więc faktycznie przez ponad 10 lat, chyba bodajże 12 czy 13, w moim personalnym życiu byłem sobie korpolutkiem. I uczyłem się pracy, pierwszej pracy zawodowej przez korporacje międzynarodowe, co poniekąd jest fajnym doświadczeniem, oczywiście jeżeli się na to spojrzy z perspektywy prowadzenia biznesu, bo mówimy o biznesie, to jednak jest bardzo pomocne. Bardzo dużo studiów, bardzo dużo
spółek, z którymi się spotkałem, są prowadzone przez ludzi, którzy nigdy nie łyknęli tej korporacyjności, przez co nie zwracają uwagi na część rzeczy, która jest cholernie istotna. To jakby ja pracowałem przez parę lat, bo w Techlandzie najpierw jako korpoludek techlandowy, a potem trochę bardziej przy produkcji jako producent, ale widzę różnicę pomiędzy ludźmi, którzy ze snu tworzenia gier wchodzą w tworzenie spółek i jaki mają później problem, jakie jest trudne zderzenie z rzeczywistością prowadzenia działalności gospodarczej, czy w Polsce, czy za granicą, ale ogólnie zderzenia z tym, że człowiek chciał tworzyć gry, a tak de facto musi robić firmę. A to są dwie zupełnie rozbieżne rzeczy, wektory, które się ze sobą kłócą. Ktoś nas oszukał, nie na to, żeśmy się umawiali. My mieliśmy robić giereczki i dobrze się przy tym bawić, zarabiać pieniążki i luz. No, a ktoś nam każe robić raporty giełdowe, tak? Giełdowe to jeszcze pół biedy. My sami giełdowi jeszcze nie jesteśmy, a już wiem, jak dużo rzeczy, mając około 30 gier w portfolio, jak dużo biznesu jest do wykonania, jak dużo czynności jest do wykonania, czy kontrolingowych, czy związanych, nie wiem, z RODO, tymi wszystkimi rzeczami, które gdzieś tam są pomijane, a które de facto powodują, że albo się śpi spokojnie, albo się nie śpi spokojnie. Czy na fotelu prezesa, czy na fotelu każdym innym firmie. To jest po prostu biznes, który trzeba prowadzić i o niego dbać. Więc tak, byłem korpoludkiem, po tym swoim korporacyjnym odcinku, który spowodował, że mam gdzieś jakieś takie ciągoty do zarządzania procesowym podejściem do biznesu, albo mam gdzieś ważne kwestie dotyczące tego, w jaki sposób buduje się kulturę organizacyjną firmy. To są wszystkie rzeczy wyciągnięte jakby z korporacji, które potem w zderzeniu z rzeczywistością gamingową wytworzyły coś, czym dzisiaj jest Untold Tales jako takie. To jest jednak game devowy w jakimś stopniu sen, biznesowo-game-devowy sen wytworzony na bazie korporacji, który jednak pracuje w branży bardzo kreatywnej i bardzo innej od korporacji. Więc to jest trochę taki miks i niesamowity koktajl, trochę jak Long Island Iced Tea. Może się to naprawdę skończyć niebezpiecznie, jak się za dużo tego łyka, ale z drugiej strony jest to coś, co znajduje dosyć dużą rzeszę fanów. No, każdy lubi longi, dokładnie. Tak. Ale ogólnie patrząc na to, czym jest Untold Tales, to jest jednak wytwór ludzi, którzy pracują w branży już po kilka bądź kilkanaście lat. Gdzieś tam stojąc przed drzwiami tego, czym chcielibyśmy zajmować się po swoim doświadczeniu techlandowym, bo trójka z założycieli, czyli Grzesiek, Paweł i ja, poznaliśmy się na pewnym etapie swojego życia właśnie w Techlandzie i jakby tworząc nowy pomysł na siebie, uznaliśmy, że no nie odnajdujemy się i nie mamy takich kompetencji na tyle mocnych, jeżeli chodzi o samotworzenie gier. Nie jesteśmy ludźmi, którzy tworzą gry. Pracowałem przy produkcji, ale to jest zupełnie co innego. To nie jest jednak ta kreatywna część, jednak bardziej otwórczo-projektowo-produkcyjna. No i padło na to, że jakby ten biznes wokół gier jest na tyle duży i daje na tyle dużo przestrzeni, że tam będziemy się odnajdować. Więc stąd Untold Tales powstało jako taki twór, który miał dać nam spełnienie swoich marzeń, czyli pracę przy game devie, ale jednocześnie prowadząc biznes i przy wykorzystaniu kompetencji, które mamy i na których się znamy, czyli właśnie marketing, PR, relacje z platformami, relacje z platformami, powiedzmy, nazywam też Steam platformą, więc to są jakby w oparciu o te wartości i o te kontakty budowaliśmy firmę od początku. Dobrze, powiedz mi, jesteście na rynku od 21 roku, tak? Dobrze pamiętam? 3 latka nam właśnie niedawno stuknęło, mieliśmy obchody, nie to, że huczne, ale mieliśmy, także 3 lata, tak, dokładnie 3 lata temu rozpoczęliśmy. Jaki macie, co postrzegasz za wasz największy sukces od tego czasu? Teraz z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy w ostatnim roku, to że przetrwaliśmy. To jest chyba też większy sukces. To będzie bardzo krótki wywiad, mam coś mi się wydaje, ale kontynuujmy, zobaczmy, w którą stronę pójdziemy. Nie, bo tak naprawdę myśmy weszli w okres, weszliśmy na samym ogonku takiej niesamowitej prosperity, takiej można wręcz powiedzieć bańki, jeżeli chodzi o polski game dev, patrząc z perspektywy giełdowej, czy patrząc z perspektywy, nie wiem, finansowania tej branży. I szczęśliwie bądź nieszczęśliwie jakby nas dotknął ten kryzys, który dotyka teraz wielu spółek, dotknął nas odrobinę wcześniej. Znaczy my musieliśmy dużo wcześniej przesterować się na zbudowanie firmy, która ma własną wartość, która potrafi sama operować własnymi przychodami, nie licząc na cudowne inwestycje z zewnątrz, czy z Polski, czy z zagranicy. Więc my dosyć szybko po pierwszej rundzie takiej inwestycji z klasycznymi friends and family
przeszliśmy do momentu, w którym musieliśmy budować tą firmę na wartości i tak de facto na przychodach. To nie jest tak, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, przez 8 lat pracować sobie nad budowaniem portfolio i ktoś tam wtedy nas rozliczy. Więc to dosyć było ciekawe, ale z tej perspektywy to jest największy sukces, bo z czegoś, co było mimo wszystko snem, musieliśmy stworzyć firmę, która miesiąc w miesiąc spłaca swoje zobowiązania, buduje swoje portfolio i tak naprawdę ma 3 albo 4 wektory prędkości, na których musi ciągle oscylować. Więc to jest chyba ten największy sukces. Ale jeżeli chodzi o takie sukcesy, bo pewnie też o to pytasz, jeżeli chodzi o gry i takie rzeczy, to jest, mam nadzieję, jeszcze przed nami. Chociaż parę rzeczy udało się fajnie zrobić i parę rzeczy udało nam się stopniowo, jakby w oparciu o doświadczenia poprzednie budować, to też wydaje mi się, że zbudowanie zespołu, który w tym momencie jest podwaliną do tego, że można iść dalej w świat, z fajnymi ludźmi po bokach, takimi, którzy naprawdę myślą w podobny sposób. Wiadomo, to nie jest idea, to jest tak, że każdy zespół ma jakieś tam własne wektory prędkości czy motywacji, ale udało się zbudować zespół, który wie, co chce. Jakby to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Okej, weszliście w rynek wówczas już takim sobie momencie, w sensie nie wiem, czy wtedy było wiadomo, jak będą wyglądać kolejne lata, ale chyba było gdzieś tam z tyłu głowy, że może być różnie. To jeszcze było przed cyberpunkiem, także to jeszcze tak, na polskiej wiecie było przed. Na tak, tyle daleko, jakby, że nikt się... Ja to tak pamiętam, że ten 20 rok to też był taki trochę niepewny i przynajmniej jego druga połowa, tak bym powiedział. Bo już chyba dało się wyczuć. Bo mieliście we wrześniu, czy kiedy mieliście? Jakby... To można powiedzieć, że wrzesień jest taki milestone. No wiadomo, no to że my zaczęliśmy działania odrobinę wcześniej i pierwsze wydanie mieliśmy w grudniu. Okej, okay, to ja powiem tak, szczerze, wtedy bym się na taki ruch jak wy zdecydowaliście, nie zdecydował, bo pamiętam, że już we wrześniu, bo to były pierwsze przesunięcia, premiery Cyberpunk i tak dalej, już było, ja przynajmniej tak to czułem, że coś jest nie tak, nie? Coś się wydarzy z Cyberpunkiem i też od zawsze pamiętam, jak parę osób powtarzało, że jak Cyberpunk nie wypali w pełni, no to wszyscy jakby dostaną po tyłkach. Nie? Jakby pomijam, że globalny rynek tam też dostał po tyłku w międzyczasie przez te 2-3 lata, czy przynajmniej ostatnie parę miesięcy. I powiem, że to był wtedy, myślę, mega odważny ruch. Nie wiem, czy... Z jednej strony tak. Nie wiem, czy można było wtedy na 100% jakby ocenić tak w pełni i być pewnym, że to jest trudny ruch, bo no bo niestety tak czasami bywa, że się nie uda wszystkiego przewidzieć, ale wiem, że to na pewno nie była prosta decyzja pod tytułem, słuchajcie, jest Bailando, jest ekstra i lecimy, bo jest ekstra. Bo ja wiem, że było parę historii po drodze, które zachęcały do tego, żeby wchodzić w game dev, ale po drodze jednocześnie... No, oczywiście masz rację, to nigdy nie są łatwe decyzje. Te decyzje to nie tak brzmi teraz z perspektywy success story, jak się rozmawia z Billem Gatesem. Wiadomo było, że trzeba było wejść w komputery, tylko że jakby to nie jest takie proste. Na im plus tej sytuacji to jakby było to, że był środek pandemii. Co prawda trudno zakłada się firmę i próbuje budować coś od zera, kiedy tak naprawdę wszyscy siedzą przed ekranem swoich komputerów, więc szukaliśmy kreatywnych sposobów na to, żeby się mimo wszystko spotykać, coś budować. Też trzeba pamiętać, że branża na przykład z perspektywy samego Nintendo była zupełnie na innym poziomie. Jednak minęły 3 lata od momentu, kiedy weszliśmy, Nintendo sprzedało ponad 100 milionów swoich Switchów, czy to wersji Lite, czy to wersji pełnej, więc to też zmienia dosyć mocno ten rynek, a my dosyć mocno stoimy, jeżeli chodzi o sprzedaż i ogólnie relacje z Nintendo, więc dla nas to jest ten wektor ciągnący nas w górę. Więc było parę za, było parę przeciw i tym sukcesem, który jest, to jest chyba to, że udało nam się wymanewrować pomiędzy tymi wszystkimi kryzysami, mniejszymi bądź większymi, i tak naprawdę zbudować własne to identity, które nam pozwala iść dalej. Właśnie, twoim zdaniem czy Nintendo trochę nie pomogło sporemu fragmentowi polskiego rynku game devowego dla niektórych urosnąć, dla niektórych przetrwać ciężkie chwile, ale to taki niezmienny faktor, który od tych ładnych, no ładnych paru lat jednak sporo, paręnaście, jak nie parędziesiąt pewnie polskich firm dzięki temu funkcjonuje, więc aż trochę ponad się zastanawiam, czy... 150 milionów
ponad 150 milionów potencjalnych klientów, którzy posiadają te device'y, jednak to daje potężną siłę sprzedażową. Chociaż każdy kij ma dwa końce. Też trzeba pamiętać, że Nintendo jest dosyć specyficzną platformą, jeżeli chodzi na przykład o politykę cenową bądź przecenową. To jest jednak platforma, która w mocny sposób preferuje większe przeceny gier, więc automatycznie jakby ogon trochę skraca, jeżeli chodzi o wyższe przychody z perspektywy deweloperów czy wydawców. Więc to jest zawsze jakiś trade-off, który trzeba podjąć. No niestety, jak się przeceni grę na Nintendo o 5%, to w przypadku niepromowanych przez platformę gier, to praktycznie można liczyć na zerową sprzedaż, więc niestety tam rządzi wyprzedaż i też to jest taka ogólna tendencja, którą my zauważamy. Coraz więcej platform, nawet tych takich typu Xbox czy Steam, nawet w jaki sposób skręcają w tym kierunku. To już nie są czasy, kiedy można było trzymać grę na minus 30% przez pierwsze 2 lata po wydaniu. I jednak ten cały rynek tak się nasycił, że niestety procent, który się stawia zaraz koło ceny gry, jest coraz bardziej istotnym faktorem do tego, czy się jest na tej sprzedaży, czy po prostu nie ma. No właśnie, co sądzisz też o tych głosach, które się pojawiają? Dzisiaj widziałem, ktoś rzucił, któryś szefo, którejś korpo amerykańskiej growej, że gry powinny być, ich cena zależeć od długości gry. Wcześniej zaczęło się mówić o tym, że no, ile będzie GTA 6 kosztować. No i wcześniej ogólnie zaczęło się mówić o tym takim, że te 60 baksów za grę, czy 70, to jest pieśń przeszłości, że absolutnie musi to wskoczyć na poziom 80-90 i trzeba się do tego przyzwyczaić. No i ogólnie te głosy o tym, że gry powinny kosztować więcej. Jednym z przyczyn tego, że jest różnie na rynku, no jest na przykład to, że gry tak naprawdę są tanie, tak, bo no, nie oszukujmy się, w zachodnim świecie może jakby wartość nie zmieniła się tak, ale u nas zarobki, w sporej części świata zarobki się drastycznie zmieniły przez ostatnie 20 lat, a gry, no, nie zmieniły się drastycznie, tak, jak 150 zł płaciłem za Baldur's Gate'a 2 24 lata temu, tak, no to teraz za Baldura 3 chyba zapłaciłbym dokładnie tyle samo, tak, gdzie po drodze nasze zarobki skoczyły o 100% i zarobki ludzi skoczyły o 100% do góry, tak. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że część z tych dużych CEO, mówiąc o tym, że gry powinny kosztować $90, mają też na uwadze to, że mają własny cash flow. Jeżeli, nie wiem, gry wydłużają swoją czas produkcji, a pandemia jednak spowodowała, że gry wydłużyły się średnio rok, półtora, nawet te duże, to trzeba jakoś pokryć. To się nie bierze z niczego, to się bierze jednak ze sprzedaży, więc fajnie jest, mówiąc, że $90 może czy 80 kosztować gra, ale według mnie to po pierwsze nie jest prawda, bo to jeżeli ktoś mówi, że $90, to mówi o cenie SRP, czyli głównie cenie w 100% i to na rynku amerykańskim, która automatycznie poprzez te matriksy cenowe wszystkich platform jest uśredniona do ceny pewnie w okolicach 65% tej bazowej, więc to już mówimy o tym, że te gry będą tańsze. Dodatkowo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jednak przeceny powodują to, że algorytmy platform faworyzują gry przeceniane, bądź to ilościowo, bądź procentowo, więc to wszystko ma na uwadze to, że de facto później zostaje ten tort coraz mniejszy do podzielenia. My jako wydawca, czy w ogóle ten nasz światek, tutaj jesteśmy bardziej w kierunku AA, indie w tym przypadku, więc to są, my nie mamy gier za 60 czy $80, nie mamy gier nawet, które mają taki potencjał. Mamy wersje jakieś ekskluzywne, pudełkowe, które gdzieś tam odnajdują się z dodatkowym kontentem całościowy, które gdzieś tam mają potencjał na to, żeby być w granicach $29-35, ale to nie są $80-dolarówki. I to też nigdy nie jest, no my nie mamy Baldur's Gate'ów, my nie mamy tych produkcji, które kosztują lata produkcji i setki osób, które za tym stoją, więc to nie jest ta strefa, w której my operujemy. Z drugiej strony, takie myślenie o tym, że gry powinny coś kosztować, to jest też trochę podejście bardzo matematyczne. Gry powinny kosztować tyle, ile ludzie za nie zapłacą, bo można zrobić grę i powiedzieć, że ona kosztuje $100, jeżeli ludzie zaczną za nią płacić jedyne 5, to trzeba nie zaczekać, aż ta gra będzie kosztować 5, bo to de facto jakość tej gry, a nie długość operuje w tym przypadku. Ja jestem fanem gier typu, nie wiem, Inside albo Limbo, które nie są duże, nie są długie,
ale według mnie kunszt, w jaki są wykonane na przykład, powoduje, że ja za nie jestem gotowy zapłacić więcej. Czy na przykład Gris od Devolvera, to jest po prostu przepiękną grą, jest grasz w obraz, można powiedzieć, pastelowy i za coś takiego jestem gotowy zapłacić odpowiednią kwotę, no ale nie byłoby to na pewno $90. to dalej nie jest ten poziom. Jasne, no, czy, wiesz, no, ja jakby ze swojej perspektywy bardziej z gracza strategii przez większość życia no, nie miałbym problemu z tym, żeby za nie wiem, kolejną Europę Universalis zapłacić więcej niż standardowo kosztuje. Już pomijam to, że no nieco mistrzami długiego ogona, tak, i Paradox jest chyba jednym z globalnych zwycięzców w ogóle tego długiego ogona sprzedażowego i tego, jak się sprzedaje dzisiaj gry. Ale tak poza tym, to nie miałbym problemu z tym, żeby zapłacić 10-20 dolców więcej. Jednocześnie rozumiem, że pójście do kina, czy jedna Europa Universalis kosztuje mnie 3 pójścia do kina. Więc to jest absurdalne porównanie, tak? Bo gdyby nawet kosztowało 10 pójść do kina, tak, to nadal mi się Europa Universalis jakby i tak zwróci, tak, te setki godzin, ale jakby większość gier, w które gram, no zawsze gram w nie kilkadziesiąt godzin, więc kilkukrotność raptem takich wydatków no ad hocowych, przypadkowych, tak, jak nie wiem, na pizzę czy na jakąkolwiek inną rozrywkę de facto, no tutaj gry zawsze wygrywają. I wychodzi na to, że w ogóle są chyba jedną z najtańszych rozrywek na świecie w ogóle, tak naprawdę. Poza rzucaniem patykiem i kamieniem, tak, czy kopaniem piłki, to nie wiem, czy coś da się taniej robić. Bo nie da się taniej no, niestety się da. Zjeść. Niestety się da. Wiesz co, jeżeli chodzi o rozrywkę, to niestety się da. Platformy streamingowe, które udostępniają ci właściwie całą światową muzykę, no płacisz tyle, co za 1/3 tej gry, a de facto masz do niej dostęp 24/7 przez cały miesiąc. Za raptem, nie wiem, $8-10, nie? Coś w tym stylu. Więc to z jednej strony się da, z drugiej strony platformy streamingowe typu YouTube dają ci też możliwość oglądania właściwie niekończącego się kontentu, czy TikTok, który leje się po prostu przez to. Tak naprawdę za jakieś tam drobne reklamy gdzieś z boku nawet można w ten sposób przeżyć całe życie. Widać to też po zachowaniach młodych graczy, którzy zachowują się inaczej niż gracze doświadczeni, tacy hardkorowi gamerzy, którzy częściej się przełączają pomiędzy większą ilością produktów, większą ilością gier. Widać to na przykład na Steamie, jeżeli chodzi o ciągle rosnący rate związany z oddawaniem gier. Jakby Steam daje to możliwość, że do tych 2 tygodni, do 2 godzin grania można oddać grę. My widzimy, że z roku na rok to się zmienia i coraz więcej ludzi korzysta z tych. Nie, moim zdaniem te 2 tygodnie są mega, mega długie. Nie? Jeśli ktoś. Ja ostatnio zwróciłem grę następnego dnia. Tak, ja wiem, że jakbym ją potrzymał dłużej, to bym nie zdążył je zwrócić, zapomniał o tym, ale faktycznie ja po pierwszym zagraniu, po 1,5 godziny, ja wiedziałem, że nie, to nie jest gra, w którą będę grał dłużej, tak. No, ale są ludzie, którzy planują, to jest w ogóle ciekawy algorytm, o którym zresztą będę rozmawiał ze Steamem podczas moich następnych rozmów z nimi, bo chciałbym bardzo zobaczyć korelację z gry zwróconej versus wishlistowanej. W sensie, jak bardzo wpływa to na przykład, że gra w pełnej cenie, mogę sobie pograć extended demo przez godzinę 50 minut, zawishlistować i poczekać, jak dokończyć, żeby dokończyć sobie grę, jak będzie za minus 60%, za 2 lata. Bo tak naprawdę przy tej ilości produktów, grając dużo w 2-3 gry równolegle, mogę sobie robić taką drugą półkę wishlisty po takim dobrym teście. Więc też widzimy takie zachowania, które powodują, że jednak tej rozrywki jest na tyle dużo różnej, że ludzie nie chcą płacić dużych pieniędzy. Oczywiście, nie mówię o fanach konkretnych tytułów albo wręcz konkretnych grup gier, tylko mówimy o masowym dostępie do rynku szerokiego. Mówimy o, nie wiem, osobie takiej jak ja, która ma dzieciaki i jest tak naprawdę graczem jednej platformy, na której mam tylko kartę kredytową. I na tej platformie praktycznie nie gram, ale mam tam kartę kredytową i jestem posiadaczem pewnie ze 150 gier. Ale tak się zachowuje ta generacja, zupełnie inaczej niż my. My mieliśmy 5-7 dyskietek, a później płytek CD, na których się grało i dosyć długo się przy tym trzymało. Nie? Jest trochę inaczej wychowanie. No niewiele więcej się mieściło na dysku. Nie? Nieważne, czy to był rok 98, no czy 2000 któryś tam, tak? Bo w pewnym momencie też
też nawet i 200 giga nie starczało, tak, bo gry dokładnie. GTA 4 zajmowała chyba 20 giga w którymś tam momencie. Popatrz, tam naście z tego co pamiętam. Rynek jest inny, ludzie są inni, platformy i streamingowe różnego typu z dostępem typu na przykład Game Pass też zupełnie zmieniają zachowania graczy. To też trzeba pamiętać, że to się wszystko zmienia i nie można przyłożyć jednej miary do tego, co było w 2015, 10 i 5 roku, bo to są zupełnie inne zachowania ludzkie, które powodują oczywiście, że ten biznes jest raz trudniejszy, raz łatwiejszy. Johnny, pozdrawiamy, bo nas mocno ogląda na Twitchu, pyta, co sądzisz o Netflixie. Ja myślę, że jakby dorzucanych, bo to jakby co dwa albo trzy pytania w jednym, bo co sądzimy o tym, że Netflix jakby w ogóle wystartował ze swoją platformą? Dwa, że czy to dorzucanie jako dorzucanie w ogóle ma sens? No i trzy, ogłosili Hadesa, co nomen ciekawostka. Ja o tym się dowiedziałem, bo było na LinkedInie, wszyscy o tym pisali bodajże w poniedziałek wieczorem, przepraszam, w niedzielę wieczorem, a na platformy newsowe na Kotaku dotarło to dopiero chyba wczoraj, tak, więc to taki trochę śmieszna perspektywa, że LinkedIn jest lepszą newsową platformą biznesową niż media growe, ale no będzie Hades na platformie, gdzieś tam w styczniu dopiero. Czy jest przyszłość przed Netflixem, twoim zdaniem? Znaczy, według mnie baza, którą mają, globalna baza potencjalnych graczy, którzy mogą zacząć korzystać z Netflixa i jeżeli technologicznie nastąpi jakiś ruch w kierunku na przykład nie wiem, nowej generacji telewizorów, które udostępnią możliwość grania bezpośrednio na telewizorze bez przełączania się pomiędzy device'ami, bo to jest jeszcze problem Netflix Games, to wydaje mi się, że ta baza spowoduje, że oni na pewno zrobią różnicę na rynku. Czy oni, czy inna platforma, która będzie posiadała taką liczbę potencjalnych klientów. No bo trzeba pamiętać, że to się miesza. Czy myślisz, że ktoś w Netflixie siedzi i pracuje nad padem Netflixowym? No mam nadzieję. No, nie wiem dokładnie. Mają ludzi od wszystkiego. Myślę, że powinni mieć i od tego ludzi. Myślę, że zespół Netflix Games jest jeszcze na tyle mały, dlatego też tak niedużo o nim słyszymy, bo oni dalej rozpracowują wizję tego, jak ma to wyglądać. Jakby ja słyszę o grach, znam tytuły, które gdzieś tam lądują, no ale my nie mamy jeszcze wyrobionej takiej relacji na przykład biznesowej, żeby móc powiedzieć, że wydajemy gry na Netflix Games. Jeszcze nie. Rozmawiamy o tym, gdzieś tam trzemy się powiedzmy na granicy rozmów biznesowych, ale nie mamy tak, żebym powiedział, że w ciągu 3 miesięcy też będziemy mieli i oprócz Hadesa to jeszcze będzie jeden nasz tytuł ten taki. Więc to jeszcze nie jest na tym etapie. Wydaje mi się, że to jest oni sami chyba trochę próbują się z tym rynkiem. Było parę dużych rzeczy od Google'a, czy Stadia, czy inne, które nie wypaliły gdzieś po drodze, stąd te duże firmy też mają trochę pewną rezerwę do tego gamingu, bo jednak jest paru hegemonów, którzy decydują o tym, co się dzieje na tym rynku. Raz na jakiś czas wypali coś zupełnie nowego gdzieś z boku, ale to jednak trzeba liczyć się, że tam głównych jest powiedzmy do 10 graczy takich, którzy rozdają karty na tym PC plus consoles. Ja sądzę, że ma to potencjał. Wydaje mi się niestety też, że Netflix sam w sobie, jako koncepcja do filmów, trochę utrudnia pracę, jeżeli chodzi o właśnie twórców premium gier, premium PC i konsol, no bo to jest trochę taki free-to-play, jeżeli chodzi o podejście. Czyli płacisz raz, dostajesz wszystko, a potem jeszcze DLC-ki, no bo co 2 tygodnie nowy odcinek na przykład dorzucają. Nie? Więc to trochę tak działa, że łatwo wejść, duża paza, a potem się zostaje, trudno wyjść, bo jednak ciągle ten magnes działa na zasadzie troszeczkę czegoś wiszącego na kijku przed tobą. Ja miałem nadzieję, że ktoś szybciej wróci do koncepcji gier na telewizorze i wychodzi na to, że chyba Netflix będzie jedynym, bo Google swoją drogą, Xbox też gdzieś tam coś przebąkiwał, Apple o tym sporo przebąkiwał. Ale nikt jeszcze tego tak w pełni nie wziął za rogi, tak to nazwijmy. I bardziej, że te telewizory mają naprawdę potencjał taki, żeby tam można dużo wsadzić do środka. To tak, jakby, no jakby to nie jedna mocna konsola by się zmieściła. To inna kwestia, że po co nam konsola, nie? No bo jak i tak gramy, czy ulepsza się streaming gier, czy streaming grania, przepraszam, no to po co nam pudło? Wystarczyłoby tylko zapłacić i tak podpiąć kartę i zapłacić miesięczny abonament wyższy za to, że
że feature nowego playaka czy nowego Xboxa jest w twoim telewizorze i tylko ci udostępnisz. Ale jest coś takiego romantycznie pięknego, jak ten ładny PS5 czy tam nowy Xbox sobie leży koło telewizora. No jest coś w tym takiego magicznego, co jeszcze powoduje, że ludzie chcą takie rzeczy mieć. Nie? Co innego zupełnie z Nintendo, które po prostu się wypina z tego doka, jeżeli ktoś ma, wkłada do kieszeni jeansów i można tą konsolę zabrać ze sobą wszędzie. To jest już zupełnie inne, jakby nieporównywalne, mimo że to jest konsola, to jest nieporównywalne do tych PS4, 5 bądź Xboxów. No, znając, że się nasze dzieci i tak nie będą miały tej samej miłości do tych pięknych pudełek stojących pod telewizorem, bo ja widzę po swoich, że nie mają tego. Nie? No moje nie mają na przykład tej miłości takiego Game Boya klasycznego, szarego z czerwonym i czarnym przyciskiem. To jakby to nie jest to samo takie spojrzenie z łezką w oku na pierwsze, które się pojawiały gdzieś w latach 80. w moich rękach pod koniec. Tak, ja myślę, że kiedyś musimy swoje dzieci zapytać, jak to wyszło, że weszły w granie, ale jednocześnie nie mają tej samej miłości do tych wszystkich rzeczy, które my żeśmy kochali. Wydaje mi się, że to ilość impulsów, a gra też jest jakimś impulsem, teraz dostępna poprzez smartfony, telewizję, interaktywne reklamy, audiobooki, e-readery, wszystko, co tak de facto powoduje, że to walczy o czas, o atencję gracza czy tam człowieka, nie? Bo mówimy o tym, że gry już nie tylko rywalizują z książką, jak kiedyś się mówiło, gry rywalizują z kinem, który sam wspomniałeś, gry rywalizują z YouTube'em, który jest, okej, medium, które pomaga, ale też jednak to jest wszystko walka o czas. Doba ma 24. No, u mnie, powiem ci szczerze, bo ja mam chłopaków 5-7 lat, więc u mnie gry też w pewnym momencie rywalizowały z klockami Lego, tak? Bo klocki Lego na bazie Marvela w pewnym momencie i dla mojego wówczas 6-latka i dla 4-latka były ważniejsze i zabawniejsze, fajniejsze niż gry, tak? W sensie grali w Lego superbohaterów na konsoli, ale jak kupowali, był nowy zestaw, tak? To były 2-3 dni klocków Lego. Nie gry, w której masz de facto to samo. Tak? Doceniały jednak bardziej fizyczną interakcję i budowanie, jakby potem się bawienie. Albo nawet jak przyszły pograć przez tam godzinę na konsoli, no to potem do spania, choć jeszcze tam się pobawimy klockami, tak? Już pomijam Pokemony, bo tutaj też tak naprawdę oglądają bajki, nie gramy jeszcze w żadne gry, ale poza tym, że oglądają bajki, oni muszą pójść i się nabawić Pokemonami, więc ta oldschoolowa zabawa sama w sobie gdzieś tam w dzieciakach chyba po prostu jest taki. Jest, ale na pewnym etapie. Ja już mam trochę ten etap za sobą, były klocki, no ale teraz wiesz, no w pewnym momencie od, nie wiem, tych 12-13 lat wchodzi taki Fortnite i później ciężko już mówić, że będzie się bawił. No 12 to późno. 12 to późno jak no. Fortnite, nie? No, tam jest jakiś age rating, trzeba pamiętać. A, to na oficjalu jesteśmy, okej, no dobra. Tak. Dobrze. Powiedz mi jeszcze w takim razie tak jeszcze głębiej. Jak to jest być polskim publisherem? Bo ja tę dyskusję prowadzę już dłuższy czas z różnymi ludźmi i z tymi bardziej finansowymi i z tymi mniej finansowymi. I chyba wszyscy mniej więcej się zgadzają w tym, że to jest hardkorowy biznes, nie? Że to jest mega trudne. No w dzisiejszych czasach też, czy w tym roku, czy w tym okresie przedłużonym, w którym jesteśmy. Ale tak najzwyczajniej w świecie publishing jako taki no jest mega trudnym biznesem. Jak się w ogóle w tym odnajdujecie? Jak w ogóle widzisz waszą przyszłość? Czy myślisz, że gdzieś tam to się wyprostuje, biorąc pod uwagę, że te ostatnie różne problemy różnych gier, także polskich, bo to były problemy i publisherskie, ale też growe, tak najzwyczajniej w świecie, bo wina leżała bardziej po stronie gry niż publishingu jej, że jak ty to widzisz? Znaczy to, tak, po pierwsze to jest arcytrudne. Spytałeś, jak to jest być polskim wydawcą. Ja dokładnie nie wiem, czy jest specyfika i różnica pomiędzy bycia polskim wydawcą, czy zagranicznym wydawcą. No na pewno masz mniej pieniędzy niż niemiecki. Niestety, no.
No ale dostęp do to nawet nie chodzi o pieniądze, bo jakby to też kwestia skali. Jak nie, ale nie, serio, nie, jakbyś, jesteś, wyobraź sobie, że jesteś niemieckim publisherem i idziesz, bo ostatnio gadałem z kolegą z Niemiec i pracował dla brandu hardware'owego, właśnie stara się o dofinansowanie jakieś tam niemieckie i będzie robił grę, coś tam o ekologii i dostaje na to grant tak po prostu z niczego, tak? Nie znam jako dokładnie... wydawca czy jako deweloper? Bo jako deweloper, on akurat jako deweloper, no właśnie, nie? Deweloperzy dostają całkiem dużo, ale wydawcy już nie mają takiego dobrego świata, ani w Niemczech, ani w Szwecji, ani w Stanach. Niestety muszą sobie radzić sami na podstawie swoich refresherów, bądź finansowaniem jakimś zewnętrznym poprzez tam grupy kapitałowe i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o wydawców, byś mnie spytał, to bym powiedział, że polskiemu jest dużo trudniej, mimo jakichś tam różnych możliwości dofinansowania, Niemcy mają dużo lepiej. To się zgadza. No właśnie. Ale jeżeli chodzi o moje relacje, na przykład, nie wiem, z Devolverem, z Raw Fury, z innymi partnerami z Niemiec czy nawet z Polski, no to jakby tutaj widzimy bardzo dużo wspólnych mianowników. Mamy dużo tych samych problemów i to są później problemy tylko skali, nie? Mówimy, czy ktoś zainwestował 100 tysięcy euro czy milion, jego stopa zwrotu jest oczekiwana na jakimś tam poziomie. Więc pod tym względem myślę, że bycie polskim wydawcą nie jest dużo trudniejsze niż bycie zagranicznym wydawcą, bo wszyscy mają ten sam problem, czyli za dużo gier, za mało dziennikarzy i za mało prasy, i za dużo mediów, za dużo rzeczy, które rozpraszają nasze dzieci, dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że jakby w momencie, w którym załóżmy mamy ten trudny październik za sobą, wszyscy mamy ten trudny październik, i w momencie, kiedy mamy samych polskich gier, naprawdę dobrych gier, kilkadziesiąt z Polski wychodzących w październiku, przemnóżmy to razy 100 wychodzących też globalnie, to niestety atencja potencjalnych mediów, potencjalnych platform streamingowych czy content kreatorów jest rozbita pomiędzy te kilkaset produktów. Nie wiem dokładnie, ale szacuję, że pewnie około 40 paru do 50 gier wychodziło średnio na Steamie w październiku tegoż roku. To jest niemożliwe, żeby raz w to zagrać, a żeby zagrać to trzeba kupić bądź kupić i zwrócić, no ale to już o tym rozmawialiśmy, ale też żeby w ogóle zapoznać się z tym tytułem, zrozumieć tą grę. Więc nawet gry, które próbują się przebić do tego masowego klienta, muszą konkurować po prostu o czas. Więc pod tym względem oczywiście, jeżeli duży wydawca ma dużo, dużo pieniędzy, jest w stanie nabyć grę i ją nagłośnić dużo mocniej, no to ma odpowiednio większe szanse na to, ale tak jak sam uznałeś, żeby w tym hardkorowym biznesie przetrwać, to naszą formułą na to jest po prostu szukanie alternatyw, jakichkolwiek. Jakby bardzo nie stworzyć takiej przestrzeni komfortu wewnętrznego, ja wiem, że to brzmi strasznie, bo to powinna być moja rola jako prezesa, ale żeby nie stać się grubym kotem. Czyli żeby być cały czas na zasadzie takiego trochę alertu i szukania możliwości, które się pojawiają przed nami. To jest szukanie, tylko wystawienie nosa te pół centymetra przed to, co się dzieje na rynku, jest istotnym różnicowaniem później. Okej, okay, no bo wybacz odwagę, ale czy uważasz, że jesteście, chyba jesteście jeszcze przed jakimś swoim dużym sukcesem? Jeszcze tak, to mam nadzieję. Okej. Okay. I to nie jest też tak, że my mamy coś takiego teraz w pipeline i zaraz wyciągniemy z rękawa i powiemy, aha, tu jest taka niespodzianka. My raczej byliśmy już na tym etapie, bo mieliśmy takie zachłychnięcie się tym, że będziemy czymś większym. Rzeczywistość rynkowa i szczerze to przycięcie też tego gdzieś wewnętrznego takiego dynamicznego ego spowodowało, że my teraz chcemy zbudować tak solidne miejsce do tworzenia wydawnictwa, żeby być gotowym na to, co duże przyjdzie do nas. Jeżeli my przetrwamy i będziemy na tym rynku płynąć, rozwijać się w sposób nie taki pionowy w górę, tylko po prostu z projektu na projekt, z miesiąca na miesiąc rozwijać ciągle naszą bazę, to prędzej czy później ten sukces do nas przyjdzie. Okej. Okay. Liczycie też na to, że po prostu będziemy mieli szczęście albo szczęście i jednocześnie podpiszecie kilkanaście albo kilka różnych gier i któraś po prostu zaskoczy, bo będzie dobrze wpadnie w ten indyczy zeitgeist i po prostu coś się tam wydarzy, taka trochę teoria chaosu. Czy absolutnie to w to nie wierzycie? Bo jakby rozumiem, że paru publisherów pewnie tak myślało pod tytułem bierzemy 20-30 tytułów, podpisujemy w ciągu 2-3 lat. No, któraś musi zaskoczyć, tak? To tak nie działa. Znaczy, to jak ktoś ma farta, to tak samo może wygrać w kasynie i w sumie nie wydawać gier, nie? Jakby na tej zasadzie. Ale
Oczywiście, chcielibyśmy, żeby któraś z naszych gier, i chcielibyśmy, żeby każda z naszych gier w jakiś sposób tam zatrybiła, ale musimy jednocześnie myśleć o tym, żeby po prostu powiększać swoje szanse na to. Nie wiem, podpisaliśmy parę lat temu grę, która jest już dosyć starą grą, bodajże 2016, The Hong Kong Massacre, taki top-down shooter, który pewnego pięknego dnia wstaje, patrzę, co się dzieje na Steamie i nagle własnym oczom nie wierzę. Wishlisty kilkadziesiąt tysięcy w górę, sprzedaż kilkaset procent tego, co było przez ostatnie miesiące, tylko dlatego, że Keanu Reeves powiedział, że w Johnny Wicku zrobili sekwencję walki odzorowaną nie na Hotline Miami, ale właśnie na Hong Kong Massacre. I nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nagle gra nam trochę zaczęła w rękach podskakiwać, ale to jest fart, ale to jest poprzez to, że jakby my liczyliśmy na tą grę, podpisaliśmy inne platformy, pracowaliśmy razem z Andersem, bo to jest deweloper ze Szwecji, powiększyliśmy swoje szanse na to, że taki sukces mógł nas trafić. Gdybyśmy nie walczyli o tą grę i pozostawili sobie tego Nintendo, tak jak mieliśmy na początku, no to po prostu nie mielibyśmy tego sukcesu. Więc to jest trochę tak, że jest ten B-katalog, który się ciągle powiększa, on w pewnym momencie może po prostu złapać coś. Nie wiem, fajna promocja na Nintendo w Japonii, ni stąd, ni zowąd, jeden z naszych produktów po prostu rocket, odpala, nie? No, ale gdybyśmy nie byli w Japonii, nie mielibyśmy tej gry, i mimo że ona w Japonii przez 11 miesięcy prawie nie istnieje, no to nie byłoby tej szansy. Więc musimy myśleć w tych kategoriach, że po prostu B-katalog powiększa nasz potencjał do tego, że coś może się trafić takiego, nawet na tym B-katalogu, już nie mówię o samym wydaniu. Bo to też jest rzecz, o której mieliśmy porozmawiać, mianowicie życie produktu versus wydanie. Myślę, że większość gier, która teraz wyszła w październiku, łącznie z tymi dużymi, największymi myśli teraz, dobra, to był trudny październik, to wydanie już nie jest takie istotne, ale mamy teraz 2 lata, 3 lata życia produktu przed nami, więc zamieniamy to w longtail i będziemy pracować nad grą. Myślę, że to jest bardzo powszechne i niestety przy ilości gier, która teraz wychodzi, no to będzie nasza nowa rzeczywistość. Wiadomo, że te piki są i one dalej będą przy wydaniu, jeżeli chodzi o atencję mediów, przełożenie na sprzedaż, ale de facto życie produktu i życie studiów będzie w dużym stopniu zależało od tego, w jaki sposób i w jakości gra będzie wspierana, jak to community, które się wokół gry tworzy, będzie reagowało, jaka to będzie interakcja pomiędzy, no i niestety, jaki będzie też polityka wyprzedażowa, bądź polityka wsparcia. No, platformy lubią, jak się utrzymuje strony, jak są newsy, jak żyje community, jak się odpowiada na posty, jak się odpowiada na reviewsy. To wszystko powoduje, że nad grami trzeba dużo pracować jak nad produktami później niż nad samym gameplayem, czy na przykład nad designem, który jest już de facto zamknięty w dniu wydania często, prawda? No okej, okay, czyli liczysz na jeszcze wasze breakthrough, ale jednocześnie takie, do którego będziecie przygotowani, i ono was nie zaskoczy i nie będzie przypadkowe i nawet jak się wydarzy, to jednocześnie będziecie w stanie to sobie fajnie skapitalizować, bo będziecie przygotowani jako organizacja i HR-owo, i taką pewnie kulturą pracy, ale też no, biznesowymi relacjami wokół tego. To rozumiem, ale tak szczerze, jak masz się zabawić we wróżbitę biznesowego, którym minimum jesteś na co dzień tak naprawdę, bo bycie prezesem to taki trochę mak, trochę szalony wróżbita, ale trochę nie zawsze działa. No i gdzie was widzisz za kolejne 2, 3, 4, 5 lat? Bo tak jak ten 20 rok można było wtedy mieć jakby wątpliwości albo dwa razy się zastanawiać nad tym, co się wydarzy. To dzisiaj znowuż mamy no, kryzys de facto, i w którym no, nie zmieni się nic. Tak? Nie będzie mniej gier. One nie będą droższe. Nie będzie tańsze ich zrobienie. Więc tak, jakby, i nie. Co dalej? Co dalej jakby dla was, gdzie was widzisz za te parę lat? Chyba Warren Buffett kiedyś powiedział, że jak woda opada, to wtedy widać, kto chodził w gaciach, a kto bez. Więc po pierwsze chciałbym, tak jak woda opada teraz, no bo nie ma co, jest odpływ, game devie on pewnie jakiś czas będzie trwał, no to ja chciałbym, żeby było, że stoimy tam w fajnych bokserkach albo w dobrym stroju kąpielowym. To jest po pierwsze. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale de facto ja nie wiem, czy gier będzie więcej. Nawet dziurawe majtki myślę, że byłoby mega okej rozwiązaniem, tak? No być może, no ale majtki to majtki. Koniec końców o to chodzi, żeby tam być. Dobra, dziurawe boksery, niech będzie. To chociaż poziom minimum, dobra.
No, ale wydaje mi się, że my do dzisiaj jeszcze teraz jesteśmy w tej przestrzeni, w której jest taka ilość gier ze względu również na pandemię. Bardzo dużo produkcji, które się opóźniło ze względu na pandemię, wylało się na rynek w ciągu ostatniego 1,5 roku, ale jeszcze to nie jest wszystko. Tam są jeszcze gry, które się zaczęły produkować w pandemii, gdzie ludzie oprócz swojego głównego zajęcia stworzyli hobbystycznie grupy, które tworzą gry. Więc ilość tych gier takich, które trafiają na, nie wiem, powiedzmy pecetowo-konsolowych, ona w pewnym momencie według mnie się zmniejszy. Czyli Takich, ta które górka, ta dotrą tak fala naprawdę. jeszcze ma jakieś tam końcowe. Jesteśmy na ogonie tej fali, myślisz? I To jest jedna jeszcze rzecz. parę miesięcy to potrwa, tak? A druga rzecz niestety to jest taka, że ogólnie zła sytuacja w grach spowoduje, że ludzie na chwilę się od tych gier odwrócą, więc według mnie będziemy mieli, do może nie będzie takie tąpnięcie bardzo, bardzo Znaczy, no skalowalne, już chyba ale było to jednak będzie. odwrócenie, tak naprawdę, nie? Bo jakby spadła tam jakoś liczba chyba godzin globalnie spędzanych na grach, gdzieś No, taką statystykę spędzanych na widziałem. pewno, bo to też dzieli się na ilość, więc no, okej, okay, rozumiem. Ale ogólnie według mnie nastąpi pewna zmiana na rynku. Przetrwa dużo mniej studiów niż poprzednie kryzysy. One się znowu zaczną konsolidować, czyli ci duzi znowu pójdą na zakupy, kupią tych mniejszych albo wciągną ich własne organizacje, co spowoduje, że znowu powstanie trochę więcej tych gier, powiedzmy za 80-90 dolarów znowu. Po czym znowu nastąpi takie rozluźnienie, gdzie ludzie po stworzonym produkcie otworzą 15 swoich mniejszych studiów, znowu dream projekty. I to będzie taka naturalna krzywa, ale wydaje mi się, że my jesteśmy na etapie, w którym ta duża pierwsza ilość przechodzi, znowu nastąpi pewna konsolidacja rynku i pewnie znowu za 3-4 lata znowu będzie taka duża fala. To jest ryzykowne to, co mówię, ale powiedziałeś, że wróżbitą, więc wyjąłem swoją szklaną kulę i jakby badam to, co w niej widzę i tak mi się wydaje. Ale co z tego będzie, no to pewnie przyszłość pokaże. To, co my chcemy osiągnąć, to jakby my chcemy osiągnąć taką prawdziwą, nie wiem, indyczość, można powiedzieć w tym znaczeniu, żebyśmy byli niezależni od tego, albo inaczej, żebyśmy byli zależni tylko od własnego performance'u w dużym stopniu. Czyli znaleźć sobie taką ścieżkę, żeby nie być zależnym właśnie od jakichś dużych fluktuacji na rynku, tylko stopniowo i stabilnie wydawać te kilka tytułów rocznie, liczyć na to, że jeden będzie lepszy, drugi może być trochę słabszy, ale mimo wszystko budować swoją własną pozycję w oparciu o swoje własne wyniki. Okej. Okay. Witam Miłosza, Biłasa i Mikołaja Pawłowskiego, bo dołączyli i sobie dyskutują na czacie, także miło chłopaki, że jesteście. Możecie oczywiście pytania zadawać dla gościa, bardzo chętnie przekażę, jak będziecie mieli. Czyli dobrze, powiedzmy, że przyszłość może nie jest różowa, ale jakby liczysz na trend, który trochę powróci i trochę odwróci. Ci, którzy przetrwają, będą w lepszej sytuacji niż teraz, czy może nawet w lepszej niż te 2-3 lata temu byliście. Znaczy, wydaje mi się ogólnie, że gaming już jest tak usystematyzowaną branżą rozrywkową, że on nie zniknie. To nie będzie coś, co No zniknie. To będzie tak. ewoluowało, będzie miało swoje trendy, swoje fluktuacje, ale to już jest tak ustabilizowana i tak duża branża, że ona po prostu będzie miała swoje problemy, ale to będą już problemy wewnątrz branży, które będą rosnąć, maleć. Dużo zależy od platform, dużo zależy od nowego Switcha, jak zmieni obraz, jeżeli będzie nowy Switch. No, jakby tam będzie parę rzeczy, które będzie musiało się zadziać. Dobrze, że bity przesunęły ta motorga teraz z grudnia na tam luty bodajże. Jak w Nie ogóle wiem. podchodzisz To do trzeba było. tych dwóch Znaczy. strategii promowania gier, tych długoogonowych, czy długich premier, okresów premierowych, czy tych takich intensywnych? My co do założenia staramy się prowadzić te intensywne, krótsze kampanie, jeżeli chodzi o nasze budżety i nasze możliwości. De facto pracy przy 4-5 releasach w ciągu roku długie powodują, że zespół 20-osobowy czy 25-osobowy, jakim jesteśmy, jest w niesamowitym szpagacie wtedy, więc to jest po prostu niewykonalne. A też jakby nie chcemy się zobowiązywać do wielu kampanii naraz, no bo one potem powodują, że to jest rozdwojenie jaźni i trzeba pracować na wielu rzeczach naraz. Bo wiadomo, że back catalog też wymaga atencji, też wymaga wszystkiego. Ale z drugiej strony mamy też doświadczenia w przypadku polskiego tytułu Everdream Valley, który wydawaliśmy tak de facto na przestrzeni od kwietnia do początku lipca, de facto.
Mieliśmy kilka wydań. Najpierw mieliśmy preordery na Steamie w ramach Steam Publishing Sale, który mieliśmy tygodniowy. Potem przeszliśmy w takie klasyczne preordery. Potem wydaliśmy PC i PS-y. Potem wydaliśmy Nintendo, uciekając de facto troszeczkę. Nie wiem, jak bity w tym przypadku, czy to jest ucieczka do przodu, czy ucieczka w bok, ale jakaś zmiana następuje. I biznesowo na pewno mają ku temu powody. No my na pewno uciekaliśmy od wspomnianego Hadesa, czy od innych wydawnictw, które były mocno związane z Nintendo. Szukaliśmy niszy, budując jednocześnie bardzo transparentnie komunikację wokół tego, bo to było trudne. Dlaczego na przykład gracze Nintendo jeszcze tej gry nie mają? Więc mieliśmy przykład dobry, jeżeli chodzi o wyciągnięte kampanie, które trwają miesiące, no ale to jest dużo trudniejsze. To jest jednak taki szpagat, pivot, szpagat i wszystko naraz, który trzeba wykonać. Okej. A powiedz mi, kto twoim zdaniem jest największym wygranym? No już jakby ograniczmy do polskich może gier. Tych ostatnich paru miesięcy, już tam nie ograniczając się, ale niech będzie tych paru ostatnich miesięcy, bo przegranych jest bardzo wielu, tak mi się wydaje przynajmniej niestety, czy przegranych albo nie zwycięzców na pewno, ale kto jest zwycięzcą w tych ostatnich paru miesiącach, twoim zdaniem? Moja odpowiedź byłaby jedynie odpowiedzią, która jest wykreowana przez marketing albo PR tych gier. I tak de facto ja nie wiem, kto jest zwycięzcą, bo biznesowo, ja bym podszedł do tego biznesowo, skoro rozmawiamy o biznesie, to wydawniczo nie wiem, kto się zwrócił po jakich ilościach dni kampanii, kto zwrócił kampanię, kto zwrócił produkcję. Więc nie jestem w stanie wskazać zwycięzcy, bo tak naprawdę zwycięzca dobrze wie, że wygrał, bo to spowoduje, to tak naprawdę będzie widać po następnych produkcjach, które wyjdą. A nie Terminator? Przepraszam, podpowiedź z publiczności. A w ogóle Michał, Miłosz Białas pozdrawia i mówi, że ma twoje zdjęcia w krótkich spodenkach, więc jakby... O kurde, no to jest odpływ, to widać już, tak? Tak, no jak wrzuci, to potem dorzucimy gdzieś tam w linka. Miłosz, ja też znajdę jakiś... więc nie chcę wskazywać zwycięzcy. Jakby to jest... Ja staram się... I będę się starał zawsze wyciągać rękę i tą rękę ku nam parę osób też wyciągnęło kiedyś, po to, żeby się wspierać. Jakby są duże możliwości wspierania się. My bardzo dużo pracujemy nad bundlami z różnymi zewnętrznymi podmiotami, czy deweloperami, czy publisherami i bardzo mocno nastawiamy się na współpracę. Jakby są momenty, w których można sobie bardziej pomóc i zastanawiam się tylko, czemu jeszcze nasza branża tego nie robi, ale myślę, że to przyjdzie w kolejnym review branży. Bo my bardzo mało robimy wspólnie. Spytałeś o polską branżę, o polskie zwycięstwa. Bardzo mało robimy wspólnie. Można zrobić dużo więcej. My mieliśmy bardzo fajne bundle z Lumen Craftem na przykład. Nie, no ostatnio Anszary odpaliły jakiegoś tam bundla Izometrika, tak? Więc tam zbierają chętnych i wiem, że tam jest jakiś fajny feedback. Nie? Taki polski troszeczkę, tak? Więc jakby... No tak, Można tak, my mieliśmy bardzo dużo dzieje, takich, tak? Bardzo dużo, ale to były takie bardzo jednopunktowe, między nie mamy takich rzeczy typu nie działamy na przykład wspólnie, kiedyś mieliśmy taką aktywność, to chyba zresztą Bity i Techland zrobiły polski bundle na Steamie, czy to był polski week, było parę lat temu, 2016, może 17, jakoś tak, nie pamiętam. Ale to była inicjatywa, którą spokojnie można było ze Steamem wywalczyć sobie i wpisać sobie ją na stałe, dosyć mocniej i mocniej. I to nie byłaby wtedy inicjatywa jednego wydawcy bądź jednego dewelopera, tylko po prostu tego, co mają na przykład Brazylijczycy. Oni mają Brazilian Week na Steamie i wtedy wszystko hula brazylijskie. My jeszcze tak nie mamy, więc może to jest jakiś pomysł też, żebym tylko nie gadał, że to trzeba zrobić, to może sam powinienem o tym pomyśleć. Nie chcę podpowiadać, ale super by było to zgrać z PGA i wiesz, PGA and Poland Indie Week i tak dalej. Może no to tak, by się... to pewnie tak, no. Razem zgrzało. Dobrze, troszeczkę już gadamy. Nawet bardzo ładnie się rozgadałeś. Nie musiałem przerywać za dużo, ani ja się za dużo nie rozgadałem, więc tym lepiej. Powiedz mi jeszcze, proszę, co by tu z ciebie jeszcze wyciągnąć. To może na koniec największa, może nie porażka, ale tak jak Tadziu pyta o FOPę w swoim programie, tak ja może cię spytam, co było największym problemem albo trudną sytuacją, którą mieliście przez te, bo już pytałem o zwycięstwo, to spytam na sam koniec o trudną sytuację. To nie musi być porażka,
Może to być też sytuacja, z której wyszliście obronną ręką, no. ale samo z siebie, bo jakby rozumiem też trochę te odcinki, mam nadzieję, gdzieś tam edukacyjnie dla młodszych stażem słuchaczy, żeby też wiedzieć, na co zwracać uwagę, czy to jako dev, czy self-dev, czy już self-publishujący się dev, bo mniałem, że też gdzieś tam tacy są. No. Mam taki przykład i to taki mam nadzieję, że to bardzo edukacyjne dla wszystkich, ale myślę, że to jeszcze jest rzecz, którą dużo osób dotknęło później. Mianowicie mieliśmy bardzo zaawansowany proces negocjacyjny związany z inwestycją w nas. W sensie był sobie podmiot, który mówił, tak, wszystko idzie, super. My wierzyliśmy, zbijaliśmy piątki, jeździliśmy, jak się czyta często na LinkedInie wspomnianym wcześniej, jakby zawierzyliśmy temu procesowi, doszliśmy dosyć daleko, już z planami, wręcz i tutaj chyba jest ta największa nauka, z inwestycjami, które za tym szły, a de facto na ostatniej prostej, to tak po 9 czy 10 miesiącach trudnych negocjacji, które były zaangażowana spora część zespołu, poprzez WhatsAppa de facto dowiedzieliśmy się, że koniec i to się nie wydarzy. I to był chyba taki moment, który może nawiązując do tego, co powiedziałem, jaka jest nasz największy sukces, że przetrwaliśmy, to między innymi jest nawiązuje do tego samego punktu, bo to był moment, w którym my mieliśmy duże zobowiązania, rozpędzoną maszynę z dużym składem i niestety wymagało to dosyć trudnych ruchów, które musieliśmy dokonać. W naszym przypadku szczęście, nieszczęście, zdarzyło się to wcześniej niż wszystkim innym, późniejszym, czy nie wiem, wokół Embracera, czy gdziekolwiek. Więc my przez ten pierwszy taki szok plaskacza na twarz i zbieranie szczęki z ziemi przeszliśmy sobie parę miesięcy wcześniej, niż cała branża to teraz przechodzi, czy przechodziła, czy przechodzi dalej. Więc my na tym zbudowaliśmy jakby nowe identity firmy, skonsolidowaliśmy zespół de facto, więc takiej potencjalnie porażki, która mocno wytrąciła z równowagi też mnie, nawet zdrowotnie, bo to jednak nie ma co się oszukiwać, że to nie jest marzenie i sen. Ja też zdrowotnie mocno jakby zareagowałem na ten cały proces, na te kilka miesięcy trudnej pracy i później porażkę, no bo to uznaję jako osobistą porażkę i doprowadzenie tego procesu do końca. Ale pozwoliło jednak powiedzieć, że to jest coś, co nasza branża i wszyscy musimy na to uważać. Jakby glejty muszą się zgadzać i to jest cholera strasznie trudne. Ja skończyłem studia prawnicze. I później patrząc na taką małą własną retrospektywę tego całego procesu, powiedziałem, jak ja mogłem w ogóle do tego doprowadzić, nie? Jakby jak można jedząc śniadanie, obiady, kolacje, negocjując, nie doprowadzić do tego, że te glejty, które są podpisywane, mają faktycznie jakieś znaczenie, no bo to jest tak, że at the end of the day po prostu ktoś odszedł od stolika, nie? I spowodowało to dosyć mocne trzęsienie ziemi, turbulencje wewnętrzne, które na szczęście udało się wyprowadzić i trochę przy crosswindowym podejściu wylądować na najbliższym lotnisku, nie? Ktoś na Twitchu tutaj rzuca, że to takie jak zerwanie przez SMS-a, tylko na, już z... trochę tak. No trochę problemy potem zdrowotne, jak się ma i się człowiek tym przejmuje, to tak, trochę hardkorowa wersja zerwania. Zainwestowali tak, potem w kogoś... Sympatyczni byliście. Tak, ale... Traktuję was jak tylko jako kolegów. Ale potem zainwestowali w kogoś innego, jeśli może wiedzieć? Tak, nie wchodząc w szczegóły, tak. Znaczy to jest podmiot, który jest aktywny i w Polsce, i w Europie, i na świecie, więc to się po prostu gdzieś rozeszło. Znając życie o jeszcze jeden poziom gdzieś wyżej. Nie? To jest takie, że Embracer też nie ma kłopotów ze względu na Embracera, tylko poprzez inwestycje, które się dzieją w Embracera, więc to zawsze gdzieś tam jest jakiś inny duży szef, który coś innego ma w danym momencie na agendzie. Okej. Okay. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, kurczę, już dużo tematów, ale trochę pouciekałeś mi z paroma odpowiedziami, ale to już jakby nie będziemy wiercić dziury w brzuchu. Z drugiej strony, czego się spodziewałem, jak zapraszam prezesa, to wiadomo, że nie wszystko uda się wyciągnąć. Rozumiem, że jesteś dobrej myśli. Tak teraz na przyszłość, bo też parę osób pytam o to, co wydarzy się w przyszłym roku, jak się zmieni nasz ekosystem. Jestem dobrej myśli co do firm i co do ludzi, którzy mają wizję na to, co będą robić. To nie będzie łatwy rok, to będzie trudny rok.
Ale myślę, że przy pewnej konsolidacji czy przy pewnej współpracy podmiotów w Polsce jesteśmy wspólnie w stanie przejść przez to jako branża, szczególnie Polska. To jest trochę uczucie ojca, który wysyła swojego pierworodnego syna po raz pierwszy na kolonie. Wiem, że to powinno wyjść i będzie okej, ale mimo wszystko mam spore obawy wewnątrz gdzieś, takie niedookreślone. To będzie trudny rok, ale wydaje mi się, że my się obronimy jako branża, bo w naszej branży pracuje naprawdę dużo fajnych ludzi i tęgie głowy. I to gdzieś można sobie pomagając trochę przez to przejść. Tego bym sobie życzył wam, nam wspólnie wszystkim. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Myślę, że też parę fajnych rzeczy się dowiedzieliśmy i edukacyjnie było. Tak, ładne porównanie, mówi Miłosz Białas. No te pierwsze kolonie są trudne, ponieważ dopiero na drugich dopiero jest fajnie. Albo przynajmniej w drugim tygodniu kolonii jest fajnie. Najgorsze jest to, że na tych koloniach też się bywało, więc jakby każdy pamięta, jak to było, więc to może jest gdzieś trochę tej obawy. Ja kiedyś miałem wcześniej porównanie do drugiego albumu rockowego czy muzycznego, w sensie, że nagrać pierwszy album i złapać jakiś ruch i trochę wystąpić no, tak. Na MTV, to się zdarza, ale że zespół się poznaje po tym, jak czy uda im się drugi album wydać i wiem, że to też było czy w polskim, czy nie w polskim Giereczkowie, gdzie pierwsza gra wychodziła, ale druga już niekoniecznie. Wy to faktycznie jesteście przed swoim pierwszym przebojowym albumem, czy przed pierwszymi koloniami, więc to, żeby pierwsze były doceniane kolonie i albumy, ale żeby potem były też kolejne. Sam fakt, że mówisz, że na MTV ktoś puszczał muzykę, to znaczy, że już pamiętasz czasy CD playerów, to jedno. Druga rzecz jest taka, że my do końca nie wiemy, jeszcze odpowiem tak merytorycznie tutaj. Jakby my wydaliśmy kilka naprawdę rewelacyjnych gier. Czy ostatnie Bang & Ballsy, czy Everdream Valley, czy Arise, który gdzieś wcześniej był wydany na Epiku. To są gry, które już mają po kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy sprzedanych kopii. Kilka lat przed sobą ładnej sprzedaży. I ja nie wiem, czy będziemy szukać aż tak diametralnej różnicy. My będziemy szukać tych takich właśnie perełek gdzieś w tym zakresie growym, więc te spektakularne, one już są z nami, tylko że po prostu ten rynek nie pozwala na takie spektakularności, bo jest tak nasycony. Życzę wam niespektakularnych, ale jednak sukcesów, nie wysokiej sprzedaży, ale takiej, która nie rozpieszcza, ale jednocześnie motywuje i abyśmy razem coś wspólnie fajnie zrobili tego i tobie i wszystkim słuchaczom życzę. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Również. Ja bardzo fajnie. Dziękuję i dzięki za pytania z czatów. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Powodzonka, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, się zaprosimy gdzieś w przyszłym roku, sobie porównamy troszeczkę status z dzisiaj, a tego gdzieś tam w przyszłym roku. Powodzonka, dzięki jeszcze raz. Również trzymaj się. Trzymajcie się, cześć. Powodzenia, cześć. Dzięki.